Pochodzę z bardzo malutkiej miejscowości, tak jak już wiecie, tam 1800 mieszkańców, z normalnej rodziny robotniczej, gdzie musiałem na wszystko sobie zapracować. 25 lat temu praktycznie nie miałem nic, jeździłem starym maluchem, dwie pary spodni, mieszkałem w pokoiku 3x3 u rodziców, telewizorek 14 cali i w pewnym momencie sobie siedzę i co ja mam w życiu robić? Od ojca pożyczałem 100 zł gdzieś tam na piwo czy tam na paliwo, no i od zera zaczynałem. I skoro nie miałem nic i mogłem wejść na sam szczyt z takiej malutkiej prowincji i po kilku latach wejść sobie do salonu Mercedesa i pokazać tego i tego przywieźcie mi i tak rzeczywiście było, tylko żeby to było, to trzeba na to wszystko było ciężko pracować.